Rozpocznijmy więc nasze rozważanie od czytania jednego tylko fragmentu, jednego w zasadzie wiersza z piątej Księgi Mojżeszowej. Ci, którzy mają Biblię, to byłoby wskazane, abyście sobie to miejsce odnaleźli. Strona 230, piąta Księga Mojżeszowa. A tak nawiasem mówiąc, robiąc przerywnik, mam nadzieję, że wszyscy jesteście z kościołów chrześcijańskich. Są wśród nas buddyści? A mahometanie? Hare Krishnowcy? Nie ma. A zatem jako chrześcijanie wszyscy powinniśmy mieć Biblię, Pismo Święte. A to dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo opiera się o ten podstawowy, fundamentalny podręcznik, jakim jest Pismo Święte, Biblia. A więc powinniście to mieć. A jako chrześcijanie powinniśmy wiedzieć, w co wierzymy. A jak możemy wiedzieć, w co wierzymy, jeśli nie mamy Biblii? W związku z tym, kto ma Biblię, jeszcze raz uprzejmie proszę, otwórzcie piątą Księgę Mojżeszową, strona 230 i czytać będziemy wiersz 19 z 30 rozdziału. Tak mówi Bóg. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. A więc Bóg od samego początku dzisiaj stawia przed nami sprawę decyzji. Człowiek, jak już słyszeliśmy na dole w ostatnim momencie, jest taką oryginalną istotą. Żadna inna istota nie otrzymała tego przywileju, jakim jest wolna wola. Bociany, ptaki kierują się instynktem. Przychodzi moment, przylatują, przychodzi moment, odlatują. Wszystkie inne stworzenia kierują się instynktem. Jedynie człowiek stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boże otrzymał najwspanialszy dar, jakim jest wolna wola. Wolna wola. I dzięki temu, albo zawdzięczając temu, że mamy wolną wolę, możemy decydować, możemy wybierać. Prawda? To ty zadecydowałeś, że się chcesz z tą najpiękniejszą panią według ciebie ożenić. Prawda? To ty zadecydowałeś, że chcesz wyjść za tego przystojniaka, i wyszłaś. Nikt cię do tego nie zmuszał. To my jako ludzie decydujemy. My decydujemy, czy wziąć ten kieliszek, czy nie. Tak, potem się uzależniamy, ale w pierwszym momencie my decydujemy. A więc człowiek jako istota, jako stworzenie Boga otrzymał wolną wolę i może w związku z tym wybierać. Ale muszę wam powiedzieć tak, że to także pociąga za sobą konsekwencje, odpowiedzialność. Jeśli dobrze wybierzemy, to spotyka nas dobro. Jeśli źle wybierzemy, to spotyka nas przekleństwo, spotyka nas zło. A więc w zależności od wyboru przeżywamy albo szczęście, albo nieszczęście. I każdy pewnie z was się już nieraz przekonał, że źle wybrał, złą podjął decyzję. Jakże często słyszymy, jak ludzie mówią, nie mogę sobie tego wybaczyć, darować, że taką podjąłem decyzję. A więc widzicie, niektórzy podejmują złe decyzje, inni podejmują dobre decyzje i z tej decyzji spływa błogosławieństwo. Bóg nam tutaj też coś mówi. Mówi nam, że możemy wybrać życie, z którym związane jest błogosławieństwo, a więc błogosławieństwo, za którym podąża życie, albo możemy wybrać przekleństwo. Przekleństwo i nieszczęście.
I muszę powiedzieć, że tak wielu moich kochanych rodaków niestety żyje pod przekleństwem, bo prawdopodobnie złą podjęli w którymś momencie decyzję, albo w ogóle jej nie podjęli. Widzicie, Bóg jest takim Bogiem, że On nikomu niczego nie narzuca. On nikogo do niczego nie zniewala. Natomiast o diable jest powiedziane, że on przychodzi, aby kraść, zabijać i tracić. Niekoniecznie musiałeś wybrać złą decyzję. Wystarczy, że w ogóle jej nie wybrałeś i już stałeś się ofiarą napastliwego wroga szatana. I dzisiaj, kochani, chcę rozmawiać z wami na temat przekleństwa i błogosławieństwa. Dzisiaj przez cały dzień i prawdopodobnie także jutro. I na wstępie zadajmy sobie może cztery pytania. Czy istnieje coś takiego jak przekleństwo? Po drugie, będziemy się zastanawiać, z jakiego powodu przekleństwo dotyka ludzi. Po trzecie, będziemy się zastanawiać, jakie mogą być i jakie są objawy przekleństwa. I po czwarte, będziemy się zastanawiać na temat biblijnych, inaczej mówiąc, Bożych rad, jak wyrwać się spod matni przekleństwa. Jak wyjść spod przekleństwa. A więc będziemy te cztery bardzo ważne tematy rozważać. Jeśli będziecie mnie pilnie słuchać, to w którymś momencie będziemy się modlić, poprosimy was tutaj do przodu i wierzę w to, że będziecie rozwiązywani spod tego całunu przekleństwa, który spadł na was w którymś momencie waszego życia, albo weszli pod niego wasi rodzice, a wyście go otrzymali w spadku, w dziedziczności. I w związku z tym będziemy o tym rozmawiać. I poszukując odpowiedzi na te cztery pytania, które przed chwilą wymieniłem, jeszcze raz podkreślam, będziemy się kierować wyłącznie tym, co mówi Biblia. Tym, co mówi Pismo Święte. Dlaczego? Bo według nas, i wy to też musicie zrozumieć, jedyną prawdą jest Pismo Święte. Jedyną prawdą jest Pismo Święte. Powiesz, no dobrze, a postanowienia synodów, soborów, one są na tyle prawdziwe, na ile zgadzają się z Pismem Świętym. Jeśli się nie zgadzają z Pismem Świętym, nie są prawdziwe, są wymysłem ludzi. Przepraszam, jeśli kogoś obrażam, ale są wymysłem ludzi. A pomysły ludzi nie zawsze się muszą zgadzać z wolą Bożą, z Bożym Słowem. Dlatego my nie będziemy się opierać na tym, co powiedział taki znakomity uczony, co powiedział taki znakomity uczony. Nie będziemy sięgać po to, co powiedział, co zapisał taki synod, taki sobór. Będziemy się kierować Pismem Świętym, ponieważ tylko ta księga została przez Boga natchniona. Jest napisane, że całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione. A więc Bóg udzielił Pismu Świętemu swojego autorytetu i czytamy w innym miejscu, że Bóg stoi za swoim Słowem, aby je wypełniać. Jeśli więc coś jest zapisane, to Bóg chce to w naszym życiu wypełnić. I w związku z tym będziemy głównie kierować się Pismem Świętym. I to Pismo Święte mówi zarówno o błogosławieństwach, jak i o przekleństwach. Jeśli chodzi o błogosławieństwa, to ktoś policzył, że jest ich w Biblii około 300. Około 300. No, nie pytam, czy wiecie, czego dotyczy pierwsze błogosławieństwo. Ci, którzy czytają Biblię albo słuchali już tych moich wykładów na ten temat, to wiedzą, czego dotyczy pierwsze błogosławieństwo. Przez Boga oczywiście obiecane, dane. Pierwsze błogosławieństwo. Słuchajcie mnie, mężowie i żony. Słuchajcie mnie, kandydaci na mężów i kandydaci na żony, kandydatki na żonę. Pierwsze błogosławieństwo, które Bóg obiecał człowiekowi, to błogosławienie małżeństwa. I co wy na to? Amen. Tak. Kiedy Bóg stworzył Adama,
Adam chodził po przepięknym ogrodzie, wszystko tam było idealne, wspaniałe, nie było tam chorób, boleści, wichur, powodzi i tak dalej, nie było tych kataklizmów, które są dzisiaj na świecie, które miotają dzisiaj światem, ale czegoś temu człowiekowi brakowało. Czego mu mogło brakować? Nie miał do kogo przemówić słowa, nie miał się do kogo przytulić, nikt się do niego nie przytulał. Tak, tak. Tu brat usługiwał nam we wtorek i mówił, że nigdy mu nikt nie powiedział, że go kocha i tak dalej. Nie było tego męża, który mówił, że kocha. Nie było tej żony, która mówiła, że kocha. I w związku z tym Bóg, patrząc na Adama, doszedł do wniosku, że źle jest być człowiekowi. Słyszeliście to przy ślubie? Kto to słyszał? No widzicie, no słyszeliście, źle jest być człowiekowi samemu. I w związku z tym, że źle jest być mężczyźnie, bo słowo Adam znaczy człowiek, źle jest mężczyźnie być samemu, czy człowiekowi być samemu, Bóg dał mu wspaniałą partnerkę, towarzyszkę, przyjaciółkę, jaką jest żona. Ewa, żona. Dał mu żonę. Skąd ją wziął? Skąd ją wyjął? Spod serca. Po co? Aby mąż ją kochał. A więc wziął ją spod serca i dał ją mężczyźnie. I tutaj, żebyście się troszeczkę rozprężyli. Kiedy Bóg stworzył, to jest oczywiście, nie ma tego w Biblii, to jest, gdzieś ja to słyszałem i ja to papuguję, powtarzam. Stworzywszy człowieka, mężczyznę, Bóg popatrzył na te jego takie koślawe trochę nogi, owłosione nogi, owłosioną klatkę piersiową i tak dalej, i tak dalej. Powiedział, o, stać mnie na coś lepszego. I stworzył kobietę. Kobiety, nie dajcie się okłamać, że jesteście drugą kategorią. To nie jest prawda. Mężczyźni mnie w tej chwili nie słuchają. Nie ma takiego czegoś w Biblii, że kobieta jest istotą drugiej kategorii. Zepchnięta do mycia garów, prania, usługiwania temu na nogach się nie utrzymującemu mężowi. Nie, nie, nie ma czegoś takiego w Biblii. Tu jest absolutna równość. I oto, kiedy przyprowadził Bóg Ewę do Adama, pierwszą rzeczą było, udzielił im błogosławieństwa. Błogosławił ich. A cóż to znaczy błogosławić? Błogosławieństwo. Szczęście. Słowo błogosławieństwo znaczy nic innego jak szczęście. I w nowszych tłumaczeniach Pisma Świętego już jest użyte słowo szczęście. A więc Bóg życzył szczęścia tej parze małżeńskiej. Czy Bóg zmienił swoje zdanie odnośnie małżeństwa? Nie. Bóg ciągle życzy szczęścia mężowi i żonie. Bóg ciągle chce, aby w naszych małżeństwach panowała zgoda, miłość, szczęście. Halleluja! Cieszcie się z tego. I módlcie się o to, aby w waszych małżeństwach to zaistniało. A więc pierwsze błogosławieństwo dotyczyło pary małżeńskiej. A pewnie zapytacie, a co mówi Biblia o ostatnim błogosławieństwie? Ostatnie błogosławieństwo, czy życzenie szczęścia, jest wypowiedziane w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, w ostatniej księdze Biblii. I czy wiecie, co tam jest powiedziane? Tam jest powiedziane, że błogosławieni, szczęśliwi są ci ludzie, którzy zabiegają o czystość swojego serca. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus to wyjaśnia. Dlatego, że ci, którzy zabiegają o czystość swojego serca, Boga oglądać będą. Czasem ludzie w Polsce także dziwią się, dlaczego Bóg mi nie błogosławi? Dlaczego Boga nie widać w moim życiu? Dlaczego to i tamto się zdarza? I zamiast spojrzeć na siebie, obwiniają Boga. Posłuchajcie, co mówią ludzie tych miejsc, gdzie dosięgły ich teraz powodzie. Bóg jest temu winien. Kara Boża. A więc najczęściej się Boga obwinia za to, że ci ludzie to sprowokowali. Bo gdyby ludzie szukali
czystego serca, Bóg darzyłby ich czym? Szczęściem i błogosławieństwem. Ale skoro ludzie tego nie szukają, wolą hulanki, pijaństwo, bluźnierstwa, przekleństwa, złodziejstwo i tak dalej, no to jak można się spodziewać, że Bóg ich będzie za to jeszcze? Nie, Bóg ich nie karze, Bóg ich zostawił wolno. Bóg ich pozostawił po prostu wolno. Skoro chcecie, skoro tego chcecie, skoro tak chcecie żyć, żyjcie sobie. Ale wtedy przychodzi wróg i swoje dzieła przeprowadza. Będziemy jeszcze zresztą o tym mówić. A więc drugim szczęściem to szczęście polegające na tym, jeśli zabiegamy o czystość serca. O czystość serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ja myślę, że w twoim małżeństwie potrzebujesz oglądać błogosławieństwo Boga. Czy tak? Ja myślę, że w swoim osobistym życiu potrzebujesz oglądać Boże błogosławieństwo. Czy tak? Na pewno. Nikt z nas nie chciałby być nieszczęśliwy. Ja wielokrotnie już w różnych miejscach usługiwałem, że człowiek ma dwa pragnienia w swoim życiu. Podstawowe i fundamentalne. Jakie? Aby żyć. Zapytajcie takiego nawet, który już przeżył 100 lat, czy on jeszcze chciałby żyć, czy nie. Jeśli jest zdrowy. Ja pamiętam raz na jednej z ewangelizacji w Domu Kultury, gdzieś tam w Kluczborku czy gdzieś, wyszli do przodu ludzie młodzi, w średnim wieku, i wyszedł między nimi taki, już widać, że ma lata za sobą. Ja myślałem, że się chcę modlić o wnuczka, o może syna, synową. A pytam go: ojczulku, o co chcesz się modlić? Abym jeszcze mógł żyć przynajmniej z 10 lat. Pytam, a ile masz lat? No już przekroczyłem 80. Mówię, no i tak wyczerpałeś limit. Bo limit jest lat 70. No a on jeszcze chciał przynajmniej 10 lat. Nie wiem, czy Bóg go wysłuchał, czy nie. W każdym razie, no modliliśmy się. A więc człowiek ma to w sobie pragnienie, żeby żyć. Prawda? A drugie pragnienie? Żeby być w życiu szczęśliwym. Nikt z nas nie zakłada czegoś takiego jak nieszczęście. Każdy z nas chciałby żyć. Żyć i to żyć życiem błogosławionym, szczęśliwym. Ale czy wszyscy tak mogą? Nie. Błogosławieni czystego serca. Albowiem oni doświadczać będą miłości i błogosławieństwa Bożego. I te dni skupienia są między innymi po to organizowane, aby wam przybliżyć, stworzyć możliwość, żebyście mogli osiągnąć czyste serca. No, pewnie się zainteresujecie, jak to osiągnąć czyste serce. Zostawmy to, może jutro wieczorem o tym będziemy mówić, albo w niedzielę rano, bo odbieglibyśmy od tematu. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą stronę medalu, o przekleństwa, to muszę wam powiedzieć, że jest ich nawet więcej w Biblii niż obietnic błogosławieństwa. Jeśli chodzi o błogosławieństwa, to jest 300 obietnic dotyczących błogosławieństwa. Natomiast jeśli chodzi o przekleństwa, to ktoś policzył, że jest ich około 600. Praktycznie podwójnie. Bo Bóg z góry wiedział, że człowiek będzie wolał wybrać przekleństwo niż błogosławieństwo. Dlatego ostrzega go. Jeśli będziesz robił to, spotka cię takie i takie przekleństwo. Jeśli będziesz postępował tak i tak, spotka cię takie i takie przekleństwo. Dlatego Bóg poprzez pomnażanie ilości przekleństw pokazuje nam, co może spowodować nieszczęście w naszym życiu. No więc jeśli mogę jeszcze, to przynajmniej dwa powody podam, z powodu których na ludzi spływa, przechodzi, stępuje jak deszcz, czy go chcemy, czy go nie chcemy. O, ja bym już chciał, żeby była pogoda. Wy też pewnie, prawda? Pogoda słoneczna. No ale czy tego chcemy, czy nie chcemy, deszcz pada. I prawdopodobnie tak samo jest i z nami. Jeśli czy chcemy, czy nie chcemy, jeśli to, czy tamto robimy, spada na nas przekleństwo. Możemy nawet o tym nie wiedzieć, albo nie być tego świadomi. Dlatego pozwólcie mi wskazać
I znowu opieramy się o Biblię, o Pismo Święte, na powody, które mogą spadać na ludzi, jeśli ludzie tak żyją, tak postępują. Jestem przekonany, że 80% z was będzie w tej chwili zaskoczona tym, co powiem. Kto będzie zaskoczony, może podnieść rękę do góry. W pierwszej księdze Mojżeszowej, czytaliśmy z piątej księgi, a teraz otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową i tamże w 12 rozdziale, w 3 wierszu czytamy wypowiedź Boga. Czytamy wypowiedź Boga dotyczącą błogosławieństwa i dotyczącą przekleństwa. I tu czytamy tak. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. To jest Boże Słowo. Kto to wypowiedział? Bóg. A Bóg jest prawdomówny. A Bóg nie zmienia swojego słowa, swojego zdania. To my ludzie zmieniamy w zależności od sytuacji zdanie. Raz tak. A Bóg jest prostolinijny. Powiedział i do końca jest to obowiązujące. Do kogo Bóg to powiedział? Bóg to powiedział do Abrahama. Do Abrahama. Ci, którzy Ciebie będą błogosławić, będą błogosławieni. Ci, którzy Ciebie przeklinać będą, przeklęci będą. Będzie zstępować na nich przekleństwo. Oczywiście Abraham nie żyje już wieki temu, ale żyje jego potomstwo. A który to naród jest potomstwem Abrahama? Izrael. Jeśli chodzi o cielesność, to chodzi o, nie myślę w tej chwili o potomstwie duchowym, myślę o tym potomstwie naturalnym. A więc potomstwem Abrahama jest Izrael. I można to tak oto powiedzieć. Ci, którzy będą błogosławić Twoje potomstwo Izraela, będą błogosławieni. Ci, którzy będą przeklinać albo w inny sposób się do Twojego potomstwa myślnik Izraela odnosić, będą przeklęci. No i dlatego będziecie zaskoczeni, kiedy powiem, że jednym z pierwszych, bo tak to wynika z Biblii, przekleństw, które spadają na ludzi, jest tak zwany antysemityzm. Kto jest zaskoczony? Nikt? Jakże się bardzo cieszę. Antysemityzm. Cóż znaczy antysemityzm? Nienawiść do Semitów. A Semitami są między innymi Izraelici, Żydzi. A więc antysemityzm. Nienawiść wyrażana w różnoraki sposób wobec Żydów. Nie wiem, ilu z was śledzi w internecie pewne wydarzenia. Ilu z was czyta prasę? Ilu z was ogląda telewizję? Ja jej nie oglądam, bo nie mam czasu. Ale śledzę czasami wypowiedzi na internecie, w internecie. I co zauważyłem? Jeśli jest jakaś choćby krótka notka na temat Izraela, czytam komentarze. I wiecie, co zauważyłem? Że Żydów się obwinia za wszystko. Czy znacie takie wydarzenie, za które by się Żydów nie obwiniało? Nawet pewnie za pogodę się ich obwinia. Za wszystko się ich obwinia. Absolutnie za wszystko. Nie ma takiej rzeczy, za którą by się Żydów nie obwiniało. To zdradza postawę serc ludzi do tego narodu. To zdradza postawę serc. A czy nie widzieliście na murach naszych miast szubienicy i wiszącą na niej gwiazdę Dawida? Cóż to oznacza? Antysemityzm, nienawiść do Żydów. A przecież, moi drodzy chrześcijanie, Maryja nie pochodziła spod Częstochowy. Bracia spod Częstochowy, wybaczcie, ale nie ona was jest waszą rodaczką. Skąd pochodziła Maryja? Z Nazaretu. A Nazaret gdzie się znajduje? W Palestynie, w Izraelu. A więc matka naszego Pana Jezusa Chrystusa pochodzi z narodu izraelskiego. A Piotr, to co? To kto to? To facet z Białorusi? Kto to był Piotr? To był Żyd. Tak, z nad Jeziora Galilejskiego. To był Piotr, to jest Piotr, Jan, Jakub i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, cała dwunastka to byli Izraelici.
A nasz Pan Jezus Chrystus, to kto to był? No skoro matka jego była Izraelitką, to on nie pochodził ani z Częstochowy, ani z Lichenia, tylko pochodził z Palestyny. Był synem Marii. Nienawidząc tych, którzy wydali Jezusa, nienawidzisz tego, którego wydali, prawda? To jest logiczne. Jeśli mnie nienawidzisz, to nienawidzisz mojego syna, moich wnuków. To jest oczywiste. To się rozkłada. I w moim przekonaniu część przekleństwa, które spada na nasz naród od pokoleń, bierze się stąd, że w pewnym momencie, zaraz powiem w którym, zrodził się w naszym narodzie tak zwany antysemityzm. Ja ich nie usprawiedliwiam. Oni są winni za okrutności, niejedną okrutność wojny, podczas wojny. Ale to nie naszą rzeczą jest ich sądzić. Bóg ich będzie sądził za to. Poza tym nie, za to nie jest odpowiedzialny cały naród, ale odpowiedzialne są jednostki, które dopuszczały się okrutności w naszym kraju. Bo zdaje się, że najwięksi, ci, którzy montowali całą nienawiść tuż po wojnie, to prawda, byli Żydami. Ale oni w ten sposób także odreagowali na to, co się działo z nimi w czasie wojny. Ale nie o to mi chodzi. Popatrzcie na nasz kraj. Popatrzcie na nasz kraj. Popatrzcie na siebie samych. Bo nasz kraj to my. To ty i ja. My, Polacy. Popatrzcie. Był taki czas w Europie, był taki okres w Europie, daleko wstecz, że nasz kraj, Polska, była najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Granice naszego kraju były otwarte dla każdego, kto się w innym kraju czuł źle. I w związku z tym, gdy w Czechach wybuchło powstanie husyckie i prześladowanie po wystąpieniach husyta, bracia morawscy, wierzący tutaj z Moraw, uciekali do Polski. Między innymi do Polski. Osiedlali się w Lesznie na przykład. Kto z Leszna, to może mieć powód do dumy. W Wielkopolsce się osiedlali, tam zakładali swoje gminy, tam zakładali swoje społeczności. Podobnie Żydzi, prześladowani w Anglii, prześladowani w Holandii, prześladowani w innych krajach, uciekali do tego kraju, który był wolny, otwarty, uciekali do Polski. I stąd w Polsce było ich takie mnóstwo. Niektóre miasteczka były całkowicie opanowane zamieszkały przez Żydów. Ale w tym czasie, kiedy naród polski potrafił być tak tolerancyjny, muszę wam powiedzieć, że Polska przeżywała, jak tu dzisiaj mówimy, niezwykłe prosperity. Ludzie byli szczęśliwi, ludzie byli błogosławieni, byli spokojni, byli bogaci. Polska sięgała od morza do morza. Żaden inny naród nie podbił Moskwy i nie zamieszkali królowie tego narodu na Kremlu. Batory tam zamieszkał. Polacy. Bo Bóg stał za nimi, dlatego że oni byli otwarci. Błogosławili temu narodowi, jeśli nie oficjalnie, nie ostentacyjnie, to błogosławili go poprzez to, że ich przyjmowali, że zabezpieczali możliwości życia. Ale potem, gdzieś pod koniec XVII wieku, na początku XVIII wieku, nagle sytuacja, nie będę podawał powodów, one są także wyraźnie w historii Polski sprecyzowane. Tak, ponieważ królowie polscy, zainspirowani przez przywódców religijnych, chcieli mieć jednolity naród i jedyną religię. A więc wszystkie inne narody znalazły się na marginesie. Byli prześladowani, wypędzani i tak dalej, i tak dalej. I oto nagle co się stało? Pierwszy rozbiór, drugi rozbiór, trzeci rozbiór i Polska znika z mapy świata. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego to przekleństwo się nagle pojawiło? Dlaczego? No bo kto Ciebie błogosławi, będzie błogosławiony. Kto Ciebie przeklina, będzie przeklęty. Kto Ciebie prześladuje, będzie prześladowany. Naród polski znalazł się w tragicznej sytuacji. W
Wtedy pojawiło się to słynne, jak dzisiaj nazywamy, przekleństwo, liberum veto. Wystarczyło, że jakiś pieniacz jeden na Sejmie powiedział: ja się nie zgadzam, liberum veto! I Sejm mógł debatować pół roku i wszystko szło w nicość. Bo jeden jakiś pieniacz, a w Polsce takich przecież nie brakuje, zrywał Sejmy. A więc Polska od tamtego czasu zaczęła przeżywać tragedię za tragedią, tragedię za tragedią. Dlaczego? Dlatego, że pierwszym powodem, z powodu którego spotyka nas nieszczęście, jest niewłaściwa postawa wobec Semitów, Izraelitów, narodu Bożego. Podnieście głowy. Ja wiem, że to jest przeciwko niektórym z was, ale udowodnijcie mi na podstawie Biblii, że nie mam racji, to wtedy być może podyskutujemy. A ja wierzę bardziej Biblii niż wszystkiemu temu, co mówią ludzie. Co więc należy do naszych obowiązków, jeśli chcemy, aby błogosławieństwo Boże spływało na nas? Błogosławmy temu narodowi. Módlmy się o niego, dobrze o nim mówimy. No, jeśli nie macie powodu, żeby dobrze mówić, to nie mówcie wcale. Ale przynajmniej nie mówcie źle. A powiedzcie mi, na czyj temat jest najwięcej tak zwanych, ja nie wiem, jak wy to nazywacie, kawałów, wiców, czy jak to się mówi? No właśnie, bo był sobie Żyd, Polak i Rusek. No, ja też taki jeden znam, ale nie opowiem. A więc w każdym razie, gdzieś z mlekiem matki wielu z nas wyssało nienawiść do tego narodu. Ale nieświadomi jesteśmy, że to pociąga za sobą także przekleństwo. I nawet niekiedy nie wiemy, dlaczego mi się w niczym nie darzy. Nie darzy mi się w moim osobistym życiu, nie darzy mi się w moim małżeństwie, nie darzy mi się w moim przychówku, nie darzy mi się w mojej pracy. No wszędzie same problemy. Dlaczego? Usiądź tak sobie kiedyś i zrób remanent swojego życia. Jaki był stosunek twojego ojca i twojej matki do Izraelitów? Jaki jest twój stosunek do nich? Jeśli był negatywny, zmień swoją postawę. A ja jestem tym, który może ci powiedzieć, zacznie się także zmieniać sytuacja i twojego życia, i twoich okoliczności. Bo Biblia jest prawdą, bo Słowo Boże jest prawdą. Prawda? Nie nasze argumenty, nie nasze przekonania, nie to, czego nas nauczają religie, ale to, co mówi Boże Słowo, to jest prawdą. No więc rozpoczęliśmy kontrowersyjny temat, poszukiwanie wyjścia z przekleństwa, w którym się wielu ludzi znalazło. I to być może, że dzisiaj szukasz uwolnienia od alkoholu, może korzeniami sięgać gdzieś do twojego dziada, pradziada. A ja wam powiem, że to było i w moim życiu coś takiego. Kończąc, powiem tak. Ja się wywodzę, mój ród się wywodzi z przepięknego miasteczka na pograniczu Bieszczad, z Sanoka. Kto z was był w Sanoku? O, jak się cieszę. Dziękuję wam, że byliście w Sanoku. Następnym razem, jak będziecie w Sanoku, to popatrzcie, taka piękna, teraz byłem tam, odremontowana kamieniczka w samym rogu, rynku. Numer 7 to jest dziedziczna kamieniczka Chydzików. No ale tak się stało, że mój pradziadek chyba pobił się z Żydem. Pobił się z Żydem. Nie wiem dlaczego. Nawet nie chcę tego wiedzieć. I co? Uciekł do innego powiatu. A tym powiatem był powiat przemyski. A pierwszą miejscowością za granicą tego powiatu, między powiatem sanockim a przemyskim, była Brzeżawa. I tam się urodził mój ojciec. Tam się w Brzeżawie urodził mój ojciec, ożenił się tam i tam się także na świat ja, także na świat ja przyszedłem, urodziłem. Nawet nie wiedziałem, dlaczego na naszą rodzinę spadają takie okrutne problemy. Ojciec został zamordowany w
1946 roku. Matka stała się nagle obłożnie chora. Najstarszy brat stał się alkoholikiem. Ja nie wiedziałem dlaczego. Nie wiedziałem dlaczego. I byłbym prawdopodobnie nigdy nie wiedział. I byłbym prawdopodobnie ja poszedł tymi samymi śladami, gdybym jednego dnia nie spotkał Zbawcę na drodze mojego życia. I gdybym jednego dnia nie czytał 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Kto was błogosławi, błogosławiony będzie. I nagle mi się przypomniało, że to mój pradziadek pobił Żyda w Sanoku. Stanąłem przed Panem i prosiłem: Panie, wybacz mi, wybacz jemu, choć już nie żyje, wybacz naszemu rodowi. Gdybym tego nie zrobił, nie wiem, jakby się toczyło dalej moje życie. Ale dzięki Bogu, że to nastąpiło. Bo jeśli to nie nastąpi w twoim życiu, nie możesz oczekiwać błogosławieństwa. Bóg nie łamie słowa. Bóg powiedział: będę ci błogosławił, jeśli będziesz ich błogosławił.